Witajcie kochani, ja nazywam się Mr. Krycha, a my po wizycie w Toruniu oraz Bydgoszczy cały czas pozostajemy w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. A dzisiaj przyjechaliśmy odwiedzić małą, kameralną miejscowość położoną na 9 wzgórzach, znaną jako Mały Kraków oraz przede wszystkim jako Miasto Zakochanych. Chełmno, bo tak nazywa się ta miejscowość, ma świetnie zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, 6 gotyckich kościołów i gotycko-renesansowy ratusz. Przyznacie, że wygląda obłędnie. Nie zapominajmy również o słynnej ławeczce internetowej znajdującej się w pobliżu Urzędu Miasta, dzięki której możecie przesłać na odległość buziaki swojej ukochanej. Ale nie opowieść o Chełmnie jest przedmiotem dzisiejszego odcinka, ponieważ przyjechałem tutaj przetestować najlepszego oraz najgorszego kebaba według opinii użytkowników Google'a. Dzisiejszy pojedynek będzie bardzo nietypowy, ponieważ naprzeciw siebie staną dwa lokale, które mają dosyć fajne opinie na Google. Pierwszy z nich to Chili Kebab Grill, który ma średnią ocen 4,9 oraz Fresh Chicken, który legitymuje się średnią ocen 4,4 gwiazdki. Można by ten pojedynek nazwać najlepszy versus najlepszy kebab z Chełmna. Nasz pojedynek rozpoczniemy od lokalu, który ma wyższą średnich ocen, czyli 4,9, czyli Chili Kebab Grill. Przenosimy się, kochani. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę dla zasięgu. Jestem już na miejscu, czyli Kebab Chełmno Grill, ulica Dworcowa 17, bardzo wysokie opinie. Tu możecie zobaczyć sobie ulotkę z tego lokalu, proszę zobaczyć. Uloteczka dosyć czytelna, bardzo proste menu. Zamówiłem tam sobie kebaba małego za 10 zł na cienkim cieście z baraniną, by przynajmniej tak była opisana. Widziałem, akurat była dostawa, wiadomo, kula mocy. Tak prezentuje się ten kebabik, bardzo, ale to bardzo dużo mięsa. Możecie sobie zobaczyć, bardzo się przykładają do ilości mięsa. Widziałem, jak własnoręcznie gościu nakładał to mięso. Wszystko oczywiście było w rękawiczkach robione, tak więc zgodnie z zasadami higieny ogólnej. Zamówiłem oczywiście sosik ostry i jest ostry. Muszę wam powiedzieć, że jest ostry. Mięsa jest na full tutaj. Bardzo duża jego ilość i bardzo duża ilość sosu. Po paru kęsach mięsa stwierdzam, że jest bardzo dobrze doprawione. Jest soczyste, nie jest wysuszone. Pochodzi, wiadomo, z kuli mocy, ale jest dobre. Dla mnie akceptowalne. Ostrość sosu na odpowiednim poziomie. Surówki są tam gdzieś pod spodem zakopane. Moi drodzy, praktycznie 90% mięsa dostałem. Dostałem 90% mięsa, czyli bardzo dobrze. Widzę, że tutaj są też jakieś strzępki sałaty. Możecie sobie zobaczyć. Ja go ugryzę i powiem wam oczywiście, jak chrupkość tej tortilli. Bardzo dobrze przygrillowana jest, fajna, podwójna przede wszystkim. Uwaga, testuję. Po paru kęsach stwierdzam, że bardzo fajna tortilla, fajnie przygrillowana, taka chrupiąca, podwójna przede wszystkim. Widziałem, że tortilla jest podwójna. Podoba mi się to, że lokal nie oszczędza na mięsie, bo jak ktoś przychodzi na kebaba, to nie przychodzi na surówkę. Surówka ma być tylko dodatkiem do mięsa. To jest dobry kebab, to jest kebab, który mogę wam polecić. Dokończę tą konsumpcję i jeszcze wydam na koniec werdykt o cenę. Moi drodzy, naprawdę spoko było. Ostrość jeszcze czuć. Wyraźnie ją czuć. Cholera, ale ostry sos był. Nie wiem, akurat tak na mnie podziałał, bardzo ostry sos. Tego się nie spodziewałem, ale dostałem to, co chciałem, czyli ostry sos, bardzo dużo mięsa. Moja ocena między 4 a 4,5 gwiazdki. Tak więc kebabik warty polecenia. W Chełmnie, jak będziecie, możecie do niego wpaść, czyli Kebab Grill. Dobry, dobry sos mają ostry. A teraz przenosimy się do kebaba, który teoretycznie jest najgorszy, ale absolutnie oceny na to nie wskazują. 4,4 gwiazdki, bardzo wysoki poziom. Fresh Chicken się nazywa lokal, ulica Poprzeczna 11 i tam właśnie teraz się udajemy. Przenosimy się.
No i moi drodzy, jestem na miejscu, Chełmno, ulica Poprzeczna 11. Zapłaciłem 13 zł za małego kepsa z wołowiną. Ale ja zaraz wam pokażę tego małego kepsa. Zobaczcie tego potwora. To jest ponad, grubo ponad półkilogramowy potwór w picie. Zobaczcie kochani, jest, no więcej ma zdecydowanie, to jest chyba 700 gramów na moje oko. Naprawdę jest potężnie. Jak to jest mały kebab, to ja się boję wiedzieć, jakie są wtedy duże kebaby. Pokażę wam jego wnętrze. Moi drodzy, tak się prezentuje ten 600-700 gramowy potwór, nazwany małym kebabem. Jeszcze chyba nigdy nie jadłem takiego małego kebaba. Jest, no naprawdę muszę wam powiedzieć, spory. Jeżeli chodzi o mięso, surówkę, jest przewaga mięsa. Ja może sobie spróbuję tego mięsiwa, co to jest, wołowinka. Sprawdzam. Mięso średnio, słabo. Średnio z nastawieniem na słabo doprawione. Sos wziąłem ostry. Muszę wam powiedzieć, że ten sos tak naprawdę ostrym nie jest. On ma takie zabarwienie żółtawo-pomarańczowe, ale szczerze nie jest ostre. Jest sałatka z białej kapusty, jak możecie zobaczyć. Strzępki marchewki są. Cóż, no może spróbujemy, jak smakuje ta pita. No zawodnik to jest konkretny. Zawodnik to jest naprawdę, to jest potwór. Nigdy nie wiem, no nie dostałem jeszcze tak dużego kebaba w swoim życiu za 13 zł. To jest maczuga, taka dosłownie konkretna. W tym kebabie przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się smak surówki. Powiem wam szczerze, mięso jest słabo doprawione i ono, nie wiem, no nie może się kompletnie przebić. Sos, który miał być ostry, no jest taki delikatny, naprawdę bardzo delikatnie ostry. Tutaj macie poprzeczny przekrój. W połowie kebaba zobaczcie, 50% mięsa, 50% surówki, przy czym mięso nie jest dobrze doprawione. Tutaj zdecydowanie surówka gra pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o smak. Ten sos gdzieś tam już się zaczyna powoli przebijać, ale mówię, ostry to on na pewno w porównaniu z tamtym, co dostałem oczywiście w poprzednim lokalu, to nie jest ostry. Oczywiście dla takiego zwykłego laika on może mieć ostry posmak, ale na pewno nie jest ostry. Jeżeli chodzi o tego kebaba konkretnie, między 3,5 a 4 gwiazdki. Typowy średniak, zapychacz, nic specjalnego. Lokal, możecie go odwiedzić. Nie było nic złego, wszystko czysto, schludnie. Nie mam żadnych uwag, nie mam się do czego przyczepić, obsługa była miła. Ocenę wystawiłem, oczywiście ocena jest moją prywatną. Lokal Chili Kebab dostaje między 4 a 4,5, a Chicken niestety no słabiej troszeczkę, bo 3 gwiazdki, a 3,5. Dziękuję tym razem, że oglądaliście mnie. Zapraszam do następnego epizodu. Tym razem będziemy pewnie w jakimś kolejnym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, a potem szykujemy się na wyprawę do Warszawy. Jedziemy do Warszawy po najostrzejsze burrito w Polsce, do lokalu Spoko Loco oraz do takiego specjalnego automatu, który wydaje kebaby. Wielu się obraziło, że mówiłem, że automat je przygotowuje, ale to był tylko taki skrót myślowy. Kto chce, dołącza na grupę Bojownicy Krychy, tam chwalicie się, w jakiej kebabowni byliście, w jakim lokalu fajnym byliście. Zapraszam, grupa na Facebooku Bojownicy Krychy, miejsce specjalnie dla was. A teraz żegnam się z wami z pięknego, sympatycznego Chełmna i zapraszam was oczywiście do pisania, gdzie mamy przyjechać w następnym odcinku. A teraz wielka łapeczka leci do was, część kebaba z lokalu Fresh Chicken. Chełmno, pozdrawiamy wszystkich chełmnian, pozdrawiamy wszystkich pracowników tych lokali, wszyscy dzisiaj spisali się na medal. Nie było żadnych wpadek, wszystko było ok, dzięki, że byliście kochani, trzymajcie się, pa!